Jasne, Artur, skakuj. Dzięki. Słuchaj. Siema. Nasze kolejne spotkanie. Cię namówiłem, nie? No. Namówiłem cię, żebyś powiedział coś o tej swojej podróży, którą prowadzisz. Ogólnie podróż moja trwa już od 2 lat. 2 lata już szlajam po całej Europie i Polsce. Właśnie, dla mnie to jest coś ciekawego, żebyśmy po prostu sobie o tym pogadali, wiesz? No, ogarniam. No, powiem tobie tak, to jest niesamowite, że po prostu... umówmy się tak, przestałeś pracować, przestałeś podejmować takie czynności, no tak, jak większość ludzi robi. Rzuciłem wszystko w pizu i pojechałem w świat. Ruszyłeś w świat? Tak, tak można. W sumie wiesz, że ja też jestem takim małym podróżnikiem, może nie tak wielkim jak ty, ale też się poznałeś moje życie i mamy wspólne pewne cechy. No, ty akurat zostawiłeś wszystko, ja akurat to traktuję jako troszkę takie hobby, które troszkę mocniej wkraczam, ale ty zostawiłeś wszystko. Pojechałeś, ruszyłeś po prostu... Tak, stało się to moim stylem życia. Tak? Tak. Byłeś, prawdopodobnie opowiadałeś mi też o tym, że przebywałeś bardzo długo we Francji. Powiesz coś tak w skrócie, bo wiadomo, że to... No to pojechałem tak, no. Przyjechałem Niemcy, Holandię, Belgię. No i do Francji zjechałem. Tak? Lille, no i z Lille do Paryża. Z Paryża do Lyon i później do Marsylii. No powiedz, jak ty w ogóle się przemieszczasz? Przed chwilą widziałem, jak ty idziesz wzdłuż drogi i zatrzymujesz te stopy. Czy często ludzie się zatrzymują? Bo my się poznaliśmy troszkę bardziej... W tym roku, czyli w 2020 roku, koronawirusa, jest to bardzo ciężkie. Chociaż daje radę. Są ludzie, którzy się zatrzymują i no nie mają z tym większych problemów, się nie boją na tego wirusa, nie? I powiedz mi, odbyłeś taką pierwszą taką podróż, to znaczy nie pierwszą, ale długą podróż do Francji. Tam przemieszczałeś się po różnych miastach. Pół roku to trwało, Z Polski... Francji, na pół roku trwała cała podróż. No i później znowu z powrotem do Polski. Całą podróż, czyli z Polski do Polski. Rozumiem. Powiedz mi coś o tej Francji. To było takie... Ty tam pomieszkiwałeś poróżnie w różnych miastach, bo ty mieszkasz po prostu gdzieś tam na obrzeżach miast, gdzieś tak, w plecaku mając... W terenie. No z tego względu, że mam spokój. Rozumiem. Nie ma możliwości... Nikt mnie... No, robię takie szkoda, takiego miejsca, gdzie mi ciężko znaleźć. No bo w lesie jest, no jak to powiedzieć, w mieście, gdzie mogą okraść, zabić i tak dalej, a w lesie cię, no mało kto cię znajdzie i po drugie zwierzyna nie zrobi ci krzywdy, ponieważ jesteś na szczycie łańcucha pokarmowego. Rozumiem, powiedz mi, zwiedziłeś sobie troszkę parę miast, wymienisz te miasta, bo tam kiedyś rozmawialiśmy i to ale były... Ale to chodziło w całej Europie. To znaczy nie, no, może Francja? Najpierw Francja, no to we Francji, no to byłem gdzie? Z północy na południe, czyli Lille, Paryż, Lyon i Marsylia. No. Później to było jeszcze, czekaj, zapomniałem już nazwę tego miasta. Gdzieś, gdzie Parlament Europejski jest? Tam Strasburg. Strasburg jeszcze. Powiedz, tak. W tych miastach tam spędziłeś, powiedzmy, jakiś tam czas, poznałeś troszkę kulturę, troszkę ludzi. W Paryżu byłem ponad miesiąc, w Lyon byłem tydzień, dwóch, a Marsylia to był tydzień niecały nawet. Bo w Marsylii najgorzej było, bo mnie próbowali, że tak powiem, okraść. Czyli Francja jest bardziej niebezpieczna niż Polska, jeżeli taka z tej strony takiej podróżniczej, takiej jak ty, przeprowadzasz? No znaczy się powiem ci tak, nie miałem jakichś większych, poza tym, że no poza tą Marsylią nie miałem żadnych jakichś nieprzyjemności. Rozumiem. Nieprzyjemności żadnych takich większych nie miałem jakichś. Na przykład na trasie czy coś, że jak mnie ktoś łapał stopa i chcieli mnie okraść, czy nie wiem, zgwałcić, czy tam co innego. Nie, nic takiego nie było. Nic takich akcji nie miałem. No tylko w Marsylii się obudziłem z tym rozciętym plecakiem, nie? Z rozciętym plecakiem, no i budzę się, patrzę, myślę, że Złote Góry znajdzie, a nic nie znalazł. Tylko plecak? No i się, nie, no tylko te tam śmieci były, pocztówki, nie pocztówki, takie, jak to powiedzieć, suweniry z podróży. O. Słuchaj, Artur, ty praktycznie w podróży nie pracujesz, bo to nie można powiedzieć, to bardziej fascynuje cię to zwiedzanie, dla ciebie taki wartość pracy, taka bardziej,
jesteś wciągnięty w to przemieszczanie, nie szukasz jakiejś możliwości... Możliwości dłuższej pracy nie. I ewentualnie tylko po prostu na chwilkę coś, na... Tak, na chwilę, na krótki moment. Ja chciałem się... Ja chciałbym się dzisiaj tak troszkę dowiedzieć, jak ogarniasz te sprawy, bo nie pracując, nie masz jakiegoś zaplecza finansowego, jedzenie, to wszystko, to w późniejszym etapie może troszkę pokażesz, jak wygląda może twój dzień, może pójdziemy na zakupy, może się ogarnie jakiś tam po prostu dzisiaj taki dzień, pokażesz, jak to przygotowujesz. Dla mnie to jest bardzo ciekawe też, jako troszkę człowieka mającego duszę taką w podróży, nie tak zaawansowanego jak ty, bo ty poświęciłeś wszystko, no jesteś bardzo młodym człowiekiem, ile masz? 22 lata? 23? Praktycznie podróżujesz już od? No, to już tak. Nie pracując, poświęcając wszystko na zwiedzanie miast, to jest... Nie pędzisz tym szczurzym biegu, którym... Nie biegnę po prostu, nie mam pogoni za pieniądze. A jak obserwujesz tych ludzi z boku, to w tych innych miastach... Widzisz to bardzo widocznie, że ludzie biegną z pieniądzem, no i się gubią w tym wszystkim, nie? Już po prostu na rzecz pieniądza tracą swoje wartości. No, ale generalnie. No i generalnie na przykład podróżując też w inny sposób poznajesz te miasta, bo ty po prostu chodzisz po tych miastach, tak? Chodzę, no używam transportu miejskiego, nie? Ale przeważnie obchodzisz miasta. No bo... zazwyczaj to obchodzę, nie obchodzę, no ale to staram się też nie marnować mojej energii zbytnio. No i się nie męczyć, no bo taki Paryż przejść od końca do końca, no to zajmuje kupę czasu, a energii jeszcze więcej. To jest nieopłacalne. Po prostu od starszych podróżników nauczyłem się zawsze, jeżeli będziesz wyjeżdżał z miasta, spróbuj nie, że przychodzić w całe miasto i się dostać na wylotówkę, tylko wyjechać z tego miasta. Aha. Jak najdalej jest to możliwe, autobusem czy czymkolwiek, już na wylotówce być i później sobie letko łapać stopa, nie? A powiedz mi, czy w czasie takich podróży dużo poznajesz ludzi takich, którzy są życzliwi, czy po prostu pomocni? Tak, no są, dużo jest takich, no dużo, niedużo, no niektórzy, wiadomo, no życzliwi. Samo to, że się zatrzyma już jest życzliwością, nie? Rozumiem. Taką. Że weźmie i pomoże, nie? Jakiś tam kawałek przejechać, nie duży, bo nie duży może, ale sam fakt się liczy, że się zatrzymuje, nie weźmie, wziął. No dobra, a dostarczenie właściwie w sumie... Dojazd do Francji, ile ci zajęło to czasu? Bo to po prostu wiadomo, na jednego autostopa się nie weźmiesz, nie? No na jednego stopa, no chyba, że nie, można dojechać do Francji na jednego stopa, jeżeli się złapie dobrego, jak to się mówi, no... Dobrego transportowca. Dobrego transportowca, no. Artur, powiem ci w sumie w tych paru zdaniach, nie opowiesz o tej całej swojej podróży, ale w takim małym naszym krótkim reportażu, który sobie tak... postanowiliśmy nakręcić. Chciałem przedstawić trochę twój styl życia, twoją pasję, twoją podróż i wiesz co, może zrobimy coś takiego, bo może podjedziemy teraz sobie gdzieś do jakiegoś miejsca, że pokażesz coś, może coś więcej, jak właściwie w sumie tam, jak sobie to ogarniasz, jak sobie gotujesz. Bo to jest też ciekawe, bo wiadomo, że moglibyśmy tu o tych podróżach mówić bardzo dużo i podejrzewam, żebyś naprawdę o tej Francji może mógł powiedzieć, o tych Niemczech, o tych kurde miastach od środka bardzo dużo i to po prostu by nie starczyło słów, ale ja cię po prostu teraz chciałem zaprosić ewentualnie na małe zakupy. Może zrobimy sobie jakieś zakupy, zjemy jakąś fajną kolacyjkę. No dobra. Gdzieś tam w twoich warunkach, bo ty przeważnie te kolacyjki sobie gotujesz w lesie, tak? Tak, w terenie. W lesie, w terenie. Zobaczymy, co masz w plecaku takiego, co służy ci do przetrwania, ewentualnie jak się cię podzielisz i no. Jak sobie radzisz. To jest dla mnie ciekawe, bo wiadomo, że tutaj troszkę o tych rzeczach to jest bardzo ciekawa rzecz. Ja cię zachęcałem, żebyś takiego może robił relację, bo ty oglądałeś na YouTubie też różne relacje i te relacje ci się podobały i to jest taka ciekawa rzecz, żeby może pokazać inny styl życia ludziom, taki, w takim, co żyją w pogoni, żeby po prostu troszkę też, wiesz, takie ten... No ale cóż, jedziemy teraz może na jakieś zakupy, coś kupimy, a później wjedziemy gdzieś do... Pojedziemy w teren, no i zrobimy sobie ognisko. No właśnie. Rozpalimy sobie ognisko, zrobimy sobie jedzenie, no a później zobaczymy, nie, jak dzień. I jeszcze sobie go pogadamy, mam nadzieję. No. Jeszcze. Polecimy na zakupy, co? No. Jedziemy. Artur, i tak zgodnie z twoim słowem, że możesz się naprawdę odżywiać za niewiele, dzisiaj ja chcę zobaczyć... To znaczy, pokażesz mi za chwilkę, jakie to są zakupy, że można naprawdę przeżyć z podróżnikiem, nigdzie nie pracując. Idziemy. Jesteśmy w jednym z
największych sklepów. Artur zaraz będzie oglądał zakupy. Słuchaj, dzisiaj wyjątkowo, bo ty zawsze przeważnie, jak mówiłeś, nie masz jakichś takich, wiesz, pieniędzy, nie? Wolnych, nie? No, z większych pieniędzy nie mam, nigdy. Przeważnie bywasz w takich sklepach, marketach, nie? Bo jest tutaj, powiedzmy, tanie, nie? Tak. Cóż, zobaczymy, co możesz takiego, kurde, ten, bo ja dzisiaj jem z tobą, nie? Wiesz, o co chodzi, to chciałbym naprawdę się przekonać, jak to wygląda. Co? Co możemy... Co zjemy? Zaraz zobaczymy, co Artur wybierze na tą wieczorową kolację. Zgodnie z jego tam słowem, chcę się przekonać, czy można naprawdę, będąc podróżnikiem, o tak niskim budżecie egzystować. Dobra, ile mam budżetu? 5 złotych, kurwa? No nie wiem, Artur, no dzisiaj wyjątkowo ja chcę po prostu, wiesz, żeby się przekonać, nie? Proszę panią? Tak? Są dzisiaj ziemniaki w promocji? To znaczy, wie pani co, ja tu nie nagrywam, tylko właśnie tu kolega szuka ziemniaków. Bo pani... A dlaczego nie mają taką maseczki, panowie? No właśnie, bo ja... Dobra, już mam. Nie wiem, sprawdzę. Dobra. Idzie do przodu, Arturo. Nie... No, mogą być młode. My lubimy tylko młode. 2,99. Dobra. Proszę bardzo. Artur, zobacz, są ziemniaczki. Dobra, bierzemy. Bierzesz ziemniaki i to będziesz gotował? W ognisku? W ognisku. To pięknie. Ja chcę się przekonać, że naprawdę ten mały budżecie, który jest starszy, ale przeważnie nie masz budżetu, nie? No nie. Ziemniaki pozyskujesz tak naprawdę z pola, nie? Ale to jak jest pogoda. A jak nie ma pogody, to właściwie co? Jak jest pogoda, to muszą być ziemniaki na polu. A jak nie ma pogody? To co jesz? Co? Nie? Rozumiem. No ale jak, kurczę, jest możliwość, jakieś, nie wiem, cokolwiek rośnie na polu, już jakieś kukurydzy, nie kukurydzy, no to się bierze, nie? Co to za scyzoryk? Scyzoryk. Tylko... Trzeba uważać, jak się z tobą pije. Może być niebezpiecznie. A resztę też jakiś weźmiesz? Co? Nie. Właściwie co jeszcze z takich marketów kupujesz przeważnie? No ziemniaki, konserwę jakąś tam. Konserwę? No. Dużo rzeczy jest. Ja dzisiaj się przekonam, tak naprawdę Artur mi to udowadnia, że można naprawdę za nieduże pieniądze, no dzisiaj akurat to taki mały budżecik, ale że na nieduże pieniądze można się naprawdę najeść i też się o tym sam przekonam. Co jeszcze bierzemy? No jest. Nie wiem, co jeszcze chcesz. No ja nie wiem, to ty jesteś dzisiaj tu panem. Sklep jest duży, no ale wiesz, ty mówiłeś coś, że tak... Co? Ryż, kasze. Artur, przeważnie w takich marketach, bo ty nie dysponujesz stałym wypłatą pieniędzy, nie? No nie, aktualnie. To powiedz mi, co kupujesz przeważnie? Mówię, kaszę, ryż, makaron. Tak? No, aha. I taki ryż, powiedz mi, na ile ci starczy? Może być, kurwa, pire też. Na ile ci starczy taki ryż? Taki nie kupuję, kupuję kilogramowy. Aha, to tańszy jest? Gdzie jest kilogramowy? Znaczy, nie jest tańszy, tylko jest... No ale ty zakupy robisz nie... Ty zakupy po prostu... Bo sypię go sobie całego, wiesz, odmierzam. Słuchaj, bo dla ciebie pieniądz nie ma wartości, nie? Nie. Ale jedzenie ma. No jedzenie... Ale jak nie masz tego pieniądza? No to co jedzenie, no to jest jedzenie, nie? Ale jak nie masz tego pieniądza, to co? Czy dzisiaj tak na taki niskobudżetowy... Danie, tak? Olej i fiol. Raj jest właśnie. Tak? No chyba, że coś jest jeszcze. Nie, chciałem jeszcze się dowiedzieć, co kupujesz właśnie w takich marketach właśnie tanich. No, konserwy. Czyli coś, co jest takie bardzo tanie, tak? Czy... Konserwy, pasztety, chleb. Nie coś tanie, znaczy się wiesz. No bo ziemniaki to pozyskujesz. No też patrzę na cenę, nie? No. Powiedz mi, czy za 10 zł dziennie byś przeżył? W sensie, jakbyś miał tak rozplanowane pieniądze? Tak, do rady. Tak? I tu jest jako... Oszczędność. Artur, za chwilkę się przekonamy, ile zapłacimy za tą relację dzisiejszą, ale dzisiaj fasolka. Fasolka, ziemniaki, wystarczy. Tak, ale tak jak powiedziałeś, główne takie dania to ten nie ziemniaki, no? To co pozyskuje z pola. Nie, ziemniaki, no zależy, wiesz, to też, no, to jest różne. Tak? Czy nie ma tak,
że ja tylko ziemniaki. No powiedz mi to. No bo tak. W końcu się znudziły, nie? Właśnie. Ale słuchaj, ale nie masz jakiejś masy mięśniowej, to po pewno nie też przez. Nie, nie potrafię przytyć. Nie? To nie jest tak, że ja mam jakieś, że mało jem. No rozumiem. Powiem ci, no jem, że jem, no ale nie mogę przytyć, nigdy nie mogę przytyć. Dobra. Już ma takie napięcie. Zaraz zobaczymy, ile za to zapłacimy. Muszę nakręcić wszystko, bo dokumentuję to. Kolega kupuje. Ile za to? No niestety nie mamy karty. 7 zł 28 groszy. 7 zł? Tak, i 28 groszy. A 28 groszy będzie? Nawet nie mam. Artur, jak tam? Co powiesz? No i świetnie. Przekroczyliśmy ten limit, nie? No. 5 zł, ale dlatego tylko, że ja jestem na tej kolacji. No właśnie. Tylko a ja dużo jem. To jest na pewno. Ja bardzo dużo jem. Ja te dwie puszki to po prostu wciągnę jak... Jak chęć. I później będę biegał jak pies. Opuszczamy sklep. No trochę limit przekroczyliśmy, ale... Jadę teraz z tobą do tego miejsca. Co, robimy teraz ognisko chyba, co? Artur, to może co? Zahaczamy gdzieś tutaj w bok. No gdzieś musi być gwiazd. Co? No możemy wjechać gdzieś tu. Bardzo gęsty las. W takich miejscach przeważnie robisz sobie obozowisko? Tak, na no różnych ogólnie, różnych, no ale to ale ten może być. Musi być dzik. Zrobiliśmy małe zakupy, może nie dużo, ale tak mi pokażesz, jak to przygotowujesz, wszystko to, co zahaczamy tu gdzieś w bok, nie? No. Artur, jesteśmy już gdzieś w środku lasu, nie? Te gazety, co mamy, to prezent od koleżanki. Pozdrawiamy cię serdecznie, niech... Nie kazałaś wysłuchać swojego imienia, ale ułatwiłaś nam trochę pracę. A my idziemy głęboko w las. Ale ten twój plecak waży, ile on waży? Ile waży? No teraz to wiemy, no dla mnie to waży 10 kg, nie? Dobra, starszy chyba, nie będziemy wychodzili w głębi, co? To może być, o! Tu? Dobra. To najpierw może rozpalimy ognisko, a później może coś tam powiesz o tym plecaku, co w tym masz. Co ci jest potrzebne do takiej podróży, nie? I zrobimy to słynne jedzonko, które kupiliśmy. Plecak jest naprawdę ogromny. Kurde, jest większy od ciebie, kurwa, tej naprawdę. Ile, 30 kilo? 20. 25 kilo gdzieś będzie ważył. Co 20. Ty gadasz, 25 kilo, to on dochodzi do 25. To jest kurwa leciutko. No, jesteś dość wyrobiony. Elu, jeszcze raz ci dziękujemy za te piękne rozpałkę. A my za chwilę będziemy tutaj kręcili. Najpierw rozpalimy może, nie? Artur szykuje sobie ognisko, a ja stoję na takich czatach. Czyli mamy podpałeczkę. Zaraz troszkę chrustu. W jakim lesie jesteśmy, to już nasza słodka tajemnica. Ale jesteśmy gdzieś głęboko w lesie. I zaraz zaczynamy. Artur? Widzę, że fasolka już się gotuje. Tak zawsze ją gotujesz? Coś tam naleciało syfu. Popioły. Aha. Powiedz mi zaraz, nie zamykaj tego plecaka, bo może... Nic nie będę wyciągał. Tam no. Kiwór, kalimatę. Aha, no dobrze, okej. Saperkę. Saperkę też masz? No dobra, właśnie chciałem porozmawiać na temat coś tego plecaka. W tym plecaku masz taki dobytek podróżnika, tak? Tak. Teraz go przykrywamy, jest dzisiaj taka... No, chujowa pogoda. Dokładnie, chujowa pogoda, ale w tym oto dużym plecaku 20 kilo znajduje się tak, saperka. Saperka, śpiwór, kalimata, ciuchy, co tam jeszcze są? Mam ciuchy, no co tam jeszcze jest, kurwa, tarp. Co? I plandeka. Plandeka też? Powiedz mi, zawsze śpisz praktycznie w takich obszarach leśnych koło miast? A jak byłeś w Berlinie, to też spałeś w tym? Tak, za miasto. A w dzień wbijasz się do miast? W dzień wbijam się do miasta, żeby mi sprawiać, no i do pracy. Czyli w plecaku
praktycznie masz wszystko, co ci jest potrzebne, kurde, do egzystencji. Możesz rzucić wszystkie. Co będziemy je brali? I taka kolacja nas czeka. Ognisko się pali, jest dzisiaj niech kiepska pogoda jak na takie... Ale przecież ty często się spotykasz, ty przecież też mówiłeś, że zima też dla ciebie nie stanowi problemu, nie? Co? No właśnie, jak sobie zimą radzisz z tymi temperaturami? Dobry śpiwór mam. Śpiwór do jakiej temperatury? Do minus 15? I potrafisz spać na przykład na śniegu? Nie na śniegu, bo muszę zawsze mieć coś, bo mi śpiwór zamoknie. Aha, a to jak to robisz? Jak zamoknie, to jest zjebana termika. A masz namiot? Nie. Namiotu nie mam. Ja mam plandekę, mówiłem. Tarpę. Aha, plandekę masz. Tarpę. No nie wystarczy to na razie, nie? Rozwijam tak, kładę coś na śnieg albo odgarniam śnieg. Bo nie był mokry. A powiedz mi, ty jesteś tak trochę do samotności przyzwyczajony, nie? No... Ale kręcisz się po mieście, bo... Coś cię do tych miast ściąga, nie? Masz jakieś widelce, żebyśmy do fasolkę zjedli? Widelce, łyżki. Łyżki, dwie? I tak sobie ognisko pali się, a my tutaj wyczekujemy tego właśnie jedzenia, które właśnie sobie załatwiliśmy. Ale jak nie masz możliwości z marketów, to zawsze gdzieś tam na polu, nie? To wiesz, to zawsze kurwa nie mam z marketu, to są karitasy, też nie karitasy. Kurwa. Ja tak się śmiałem, że ty za 5 czy 10 zł dziennie, jeżeli byś miał nawet przypływ gotówki, bo ciebie pieniądze tak nie interesują, to ty jesteś w stanie naprawdę bardzo dobrze spędzić ten czas, co? No tak, to wiesz, kurwa. Za 10 zł to jest... Kurwa, wszystko kurwa na ciuchy to skończę. A no właśnie, a ciuchy? Wszystko niższe je, kurwa, nie? A z ciuchami jak to jest? No, kurwa, no wiesz, no to co ogarniam jakieś ciuchy, kurwa, nie? No czy gdzieś jakieś... Spodnie na zmianę czy coś. No te spodnie to już kurwa... Mam ile? Półtorej roku. Kurwa. Aha, no to są wojskowe, nie? Spodnie podróżnicze. Ja tak powiem. No kurtka też ma kurwa półtorej roku. Fasolka za ile będzie gotowa? Nie wiem. Za chwilę pewno, nie? Jeśli gdzieś kurwa bulgotanie, to będzie gotowa. Musi być przygotowana? I tak gdzieś zawsze Artur się umiejscowuje. No, nieopodal tak, tych właśnie, kurwa, dużych tak, miast. To sobie, kurwa, aha, ty to łóżko rozwieszasz od tego do tego i wisisz w hamaku? Nie, hamaka nie mam. A jak? No na ziemi leżę, ale kurwa rozkładam sobie tego tarpa, kurwa, czyli tą blandekę. Aha. Na głowę, żeby mi nie padało na głęb. A powiedz mi, nakrył cię ktoś kiedyś na takim obozowisku? Bo tu wiesz, my sobie dzisiaj gdzieś tam palimy ognisko, ale jesteśmy bezpieczni. Nic nie zrobił, no i co? Kurwa. Nic nie zrobił, no. Plecak, wszystko kurde do podróży. Buty to już widzę, że masz strasznie zajechane. No chuj, kurwa. Buty są zajechane. Teraz 6 miesięcy. Ale praktycznie cały czas w tych butach? Nie, no jeszcze nie miałem trampki. Aha, i trampki zajechane. Trampki to nie wyjebało. Ja myślałem, że ty sobie gotujesz ten. A wodę jak sobie gotujesz zawsze? A właściwie jak się kąpiesz? Teraz powiedz mi, jak się kąpiesz? To jest też pytanie. Bo jesteś w podróży, to... No to jak? No, jeziora, strumienie, rzeki. Ale to bez jakichś płynów? Mydło. Mydło. Czyli mydło coś w plecaku masz? Tak. No powiedz jeszcze coś, co tam masz, bo ja mydło. Nie jestem... Nie, no ogólnie no to mam pastę do zębów, szczoteczkę, kurwa. Tak? Dezodoranty, no. Maszynkę, chociaż się nie wolę. No pokaż, nie golisz się, nie. Masz zarost. Ale to wiesz co, to dzisiaj broda jest popularna. Nie. A włosy jak golisz? Włosy nie, zapuszczam. To w ogóle? Na długość? No zapuszczam na długość, bo chcę mieć kurwa brody. Taki projekt mój życiowy, ogólnie dready. Bo kurwa zawsze miałem krótkie włosy, co z nimi robiłem, a teraz długie włosy sobie zrobiłem. Kurde, te ziemniaki to tu będą się gotowały i gotowały, nie? Trochę tego, ten las jest tutaj pod tym względem jest dobry, że jest tego tych gałęzi full, nie? No, tak. Dobra, Artur, teraz otworzyłeś trochę ten plecak. Zdradziłeś trochę tych kurde rzeczy. To jest kurde patelnia, to jest wojskowe. No, tak powiem. Powiedzmy, wojskowe albo podróżnicze. Już dalej nie będę chciał, żebyś ten. Tu jest ten śpiwór? Tak, tu mam śpiwór. Tu jest śpiwór, a tu? Pod spodem mam tarpa, tu są jakieś śmieci tam, takie różne. Po prostu rzeczy.
Rozumiem. Czyli tu stój. A jak kawę sobie gotujesz? To jest dla mnie ciekawe, wiesz? Tu masz szarpa. Aha, to jest to do przykrycia? Tak. Kurde, plecak jest naprawdę nadbuchany, nie? 65 litrów. No. Ten plecak jest, kurde, wielkościowo prawdopodobnie połowa ciebie. Artur, pierwsza rzecz już jest zrobiona, nie? Co? Fasolka. No, fasolka. Skończy fasolka jest dobra, bo dodaje dużo energii, nie? No. Na ziemniaki będziemy musieli dłużej czekać. Nie jest to, że energii czy coś, tylko żeby się najeść. No ale też dużo energii daje. No bo mięsa dużo nie jest, to czy... Mięsa, kurwa, staram się... No chyba, że jest gotowe, nie? Lekko podgrzać, ale tak jak, kurwa, mam zrobić. I cóż, główne danie tego wszystkiego, ziemniaki. Co do, będziemy pomału dogasali to ognisko, nie? Co? Było tyle, ale nie ma żadnego, nie? Spaliły się. O, to są te. Masz trzy ziemniaki. A było więcej? Teraz to się czuje. Ale trochę zostało. Co tu, Artur, jeszcze więcej powiedzieć? No chyba... Dużo rzeczy już powiedziałeś o swojej podróży i swoim życiu, nie? Tak. Zamierzasz jeszcze tak podróżować, mówisz? Na razie tak. Może jeszcze uda nam się nakręcić jakiś reportażek, co? Słucham? Może nam się uda jeszcze jakiś reportażek nakręcić kiedyś. Się uda. Ja tymczasem kończę taki wywiadzik z Arturem. Mam nadzieję, że to było ciekawe. Dogaszamy ognisko. Dojadam te ziemniaki. I... Do usłyszenia. Artur, mam jeszcze jedno pytanko. Spojrzysz? Słucham. A może jakiś twój kanał? Nie myślałeś nie o tym? Aktualnie. Co? Nie posiadam aktualnie. Ale nie chcesz coś zrobić? Nie wiem. Może... Zobaczymy, jakie jest zainteresowanie. No. Nie wiem. Ale coś może będę kręcił. To do usłyszenia. Pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie.